I teraz mecz w Warszawie. Więc mam nadzieję, że taki hat-trick uda nam się zdobyć i ten mecz również wygramy i będziemy świętować wspólnie. Masz takie poczucie dobrze wykonanej roboty ze swojej strony w dzisiejszym meczu? Z jednej strony na pewno tak. Fajnie, że udało się w końcu strzelić bramkę. Tak jak wspomniałeś, przy pierwszej bramce też ta wrzutka na długi słupek i z tego też padła bramka, więc no, cieszę się z tego bardzo. Ale no, myślę, że całościowo to powinniśmy bardziej się skupić na naszej obronie i na tym, że za łatwo tracimy te bramki, bo ze stałych fragmentów gry znowu tracimy i myślę, że musimy nad tym mocno popracować. Szklanka jest do połowy pusta, czy jednak pełna? No bo za każdym razem trzy razy potrafiliście odpowiedzieć. To nie jest takie proste, tak? Myślę, że do połowy pełna i niełatwo jest wracać z takim rywalem trzykrotnie, tak? Przegrywając, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Więc na pewno to nie jest łatwe i chwała nam za to, że to się udało. I pokazaliśmy też w Wiedniu, że też potrafimy walczyć do końca i strzelać te bramki, awansować do kolejnej rundy i mam nadzieję, że też tak będzie w Warszawie. Zwróciłeś uwagę, Bartek, na te stracone gole. Z twojej perspektywy, z czego one wynikają? To jest dekoncentracja, czy może coś innego? No już rozmawialiśmy o tym w szatni między sobą, z zawodnikami i na pewno musimy to przegadać, bo za łatwo tracimy te bramki. Może powinniśmy się też zastanowić nad kryciem, może indywidualnym, zobaczymy. Myślę, że to jest temat do przegadania i na pewno będzie na to czas, bo mamy tydzień do następnego meczu. Dobrze, że jest ten odpoczynek, że nie gracie z Pogonią i teraz będzie chwila, żeby też głowa odpoczęła, tak? No bo to szalone wasze mecze są w tej Europie, to naprawdę nie dla ludzi o słabych nerwach. No myślę, że dla nas dobrze, bo wrócimy późno w noc do Warszawy dzisiaj. Byśmy mieli tylko piątek na regenerację i w sobotę byśmy musieli znowu jechać bądź lecieć do Szczecina. Więc myślę, że fajnie właśnie pod względem tego, że możemy uniknąć bardziej urazu, bo takie długie podróże nie są dla nas w tym momencie wskazane. Więc fajnie, że udało się przełożyć ten mecz, a na pewno nadrobimy już niebawem. A te szalone mecze w Europie to... Tobie to się podoba, czy raczej wolałbyś absolutnie spokojnie i wybrałbyś, bo napastnik to wybierze przy takim meczu 3-3, a środkowy pomocnik 0-0? Nie, chyba też wolę 3-3, a myślę, że fajny otwarty mecz i mogło to się potoczyć w jedną i drugą stronę, bo na pewno Mitulan też miał swoje sytuacje. Myślę, że gdyby Blasz też podał do Maćka, bo to była na pewno bardzo dobra sytuacja, tylko niestety nie zauważył go, to też by była fajna sytuacja. I więc tak jak odpowiedziałem, na pewno ten mecz jest fajnym widowiskiem dla kibiców, a my też wolimy grać mecze, które padają więcej bramek niż w meczu, w którym jest 0-0. Bartek, przy 3-3 na wyjeździe i w perspektywie meczu u siebie, przy własnych kibicach, gdzie wam się gra świetnie, to wy jesteś faworytem, czy to jest 50 na 50? 50 na 50, bo tutaj też przyjeżdżaliśmy i troszkę nie wiedzieliśmy do końca, czego się spodziewać po tej drużynie. Wiedzieliśmy, że to jest na pewno też młody zespół i na pewno wybiegany, tworzący sobie sytuacje. Czasami jest, można powiedzieć, nieobliczalny i ciężko było zanalizować tego przeciwnika. Więc wydaje mi się, że w rewanżu będzie podobnie, że też będą sobie kreować te sytuacje, ale musimy się temu przeciwstawić i na pewno poprawić grę w obronie, a myślę, że w ofensywie na tyle kreujemy sobie sytuacji, że powinniśmy ten mecz dzięki temu wygrać. Bierzesz pod uwagę scenariusz, że ta wasza szalona europejska przygoda z Ordabasami, z Austrią i teraz Mitilan skończy się karnymi? No jeśli będzie trzeba, to już pokazaliśmy, że w karnych też potrafimy strzelać. Wiadomo, że te rzuty karne mogą być też inne niż nasze poprzednie z dwa razy z Rakowem, więc na pewno to też będziemy brali pod uwagę, ale myślę, że pierwsze, na czym się skupimy, to skończenie tego w podstawowym czasie. Powiedziałeś, w ogóle warto chyba mówić o tym, że po pierwsze Legia strzela 3 gole, po drugie je traci, nie tylko mówić o tych straconych. Natomiast jak tracisz gola na 1-0, wyrównujesz, tracisz gola, wyrównujesz, tracisz gola, co myślisz, znowu to robimy? Kurczę, nie wiem, co w tamtym momencie sobie myślałem, ale na pewno jest taka złość, że potrafimy wrócić do tego wyniku, a po jakimś czasie znowu tracimy tą bramkę i znowu jesteśmy na straconej pozycji, ale no tak jak wspomniałeś, dla mnie to jest
bardzo ważne, że my potrafimy wracać do tego, bo naprawdę to nie jest łatwe i nie każda drużyna by tak potrafiła. Ta walka w środku pola, te żółte kartki, jak to z twojej perspektywy wygląda, bo to było naprawdę czasami no dosyć tak twarda gra. No twarda gra. Myślę, że z Austrią Wiedeń też była twarda gra i z Sardobasami też była twarda gra. No to jest Europa i tutaj nie ma miękkiej gry i trzeba się temu przeciwstawić i myślę, że to też jest taki klucz do sukcesu, jeśli się wygrywa te drugie piłki w środku pola, to można z tego więcej kreować, bo obie drużyny też czasami nastawiają się na te dłuższe piłki i zebranie tych drugich piłek jest na pewno istotne. To jest takie wracanie trzy razy na boisku rywala, dobrego rywala, troszkę będącego wyżej w rankingu UEFA. Ono buduje, ono daje takiego troszkę, tak jak ten mecz w Austrii, też był taki szalony, też wróciliście. I czy tutaj was to jakoś, no, może to ponieść, tak, w kontekście rewanżu oczywiście. Nie wiem, czy będę obiektywny, bo dzisiaj strzymię bramkę od dłuższego czasu i na pewno jest u mnie dużo radości, ale jeśli chodzi o mnie, to na pewno to jest budujące i bardzo się cieszę, że koledzy strzelają też te bramki. Myślę, że bardziej się cieszę z tych bramek niż z tej mojej. No to jest na pewno fajne i fajne jest to, że zawodnicy, zmiennicy też dają radę i pomagają nam i strzelają te bramki, tak? Bo Maciek Rosołek asystuje do Blaża Kramera i daje nam to wynik 3-3. No, gdybyśmy przegrywali 3-2, na pewno byłaby cięższa sytuacja przed rewanżem. Dwa pytania mam dla ciebie, ale takie proste. Będzie awans i dlaczego? To są już dwa pytania, tak? No tak. Okay. Nie, to jedno. Okay. No tak, no musimy się nastawiać na to, że będzie awans. A dlaczego? Bo myślę, że atutem jest to, że gramy przed własną publicznością i w tamtym sezonie pokazaliśmy, że ciężko nas pokonać na własnym terenie. Austrii się ostatnio udało, ale to też był właśnie pierwszy mecz. My ten pierwszy mecz mamy już za sobą, to jest mecz rewanżowy i na pewno będziemy jeszcze lepiej przygotowani do tego przeciwnika. Rewanże wam wychodzą lepiej, bo zwycięstwo z Rodobasami, zwycięstwo w Wiedniu i teraz mecz w Warszawie. Więc mam nadzieję, że taki hat-trick uda nam się zdobyć i ten mecz również wygramy i będziemy świętować wspólnie. Dobra, to ostatnie w takim razie. Wiesz, jaka jest data tego rewanżu? 31 sierpnia, a 1 września zamyka się okno. Czy zostajesz, ale w Polsce, a w Europie pierwszego, zostajesz w Legii? No na ten moment tak, no nie ma do mnie żadnych sygnałów, że coś ma się wydarzyć, zobaczymy. No tego czasu nie zostało za dużo. Co ma być, to będzie, ja na nic się nie nastawiam. Nastawiam się na to, że awansujemy w czwartek i mam nadzieję, że będę się cieszył wraz z kolegami. Będziesz potrzebny w grupie Ligi Konferencji. Mam nadzieję.